tragiczne w skutkach wydarzenie przypomniała w jednej ze swoich interpelacji radna Anna Ruszewska. Latem 2023 roku w jednym z miejskich żłobków na południu Polski doszło do fatalnego i straszliwego w skutkach zakrztuszenia się 3-letniego chłopca. Maluch, próbując zjeść winogrono, zadławił się nim i mimo podjętej reanimacji zmarł. Radna skierowała do władz miasta apel. Proszę podjąć działania zmierzające do wyposażenia suwalskich placówek oświatowych w urządzenia mogące uratować życie dzieci. Ze względu na potrzebę zaplanowania na ten cel środków finansowych w budżecie, warto dokonywać zakupów sukcesywnie. Zacząć od tego, by urządzenia te, z uwagi na pobyt w nich najmłodszych, wyposażyć w pierwszej kolejności przedszkola i punkty przedszkolne, a potem również szkoły podstawowe. Czytamy w jej interpelacji. Wiceprzewodnicząca Rady uzasadnia: sama świadomość, że w każdym suwalskim publicznym przedszkolu czy szkole jest urządzenie, które może uratować dziecko w przypadku zadławienia, wpłynie na poczucie bezpieczeństwa zarówno kadry, jak i rodziców. I trudno temu argumentowi zaprzeczyć, podobnie jak trudno odmówić zakupu tego rodzaju urządzeń. Szczególnie, że ich użycie nie wymaga specjalnego przeszkolenia, a po prostu ratuje życie. Na skutek nie trzeba było długo czekać. Zdecydowano o zakupie sprzętu do udrażniania dróg oddechowych. Do końca roku budżetowego proste urządzenia trafią do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Suwałki, a także do wszystkich trzech lokalizacji żłobka miejskiego. Całkowity koszt przedmiotowego zakupu to kwota około 12 tysięcy złotych w skali całego miasta. To niewielki tak naprawdę wydatek, bo czy jest coś cenniejszego od życia?